Bomet, polska firma z Węgrowa, produkująca maszyny rolnicze od przeszło 30 lat. Maszyny Bomet są znane zarówno w Polsce, jak i też w 40 krajach na całym świecie. Firma produkuje m.in. takie maszyny jak agregaty uprawowe, agregaty podogrzewkowe, kultywatory, pługi, siewniki i wiele, wiele więcej. Ale od czego się to wszystko zaczęło? O tym w dzisiejszym filmie. Aby dowiedzieć się, od czego wszystko się to zaczęło, musimy przedstawić głównego właściciela oraz twórcę firmy Bomet, czyli Andrzeja Sieńczuka, który posiadając sporą wiedzę, którą zdobył na studiach, jak i pracując w firmie w Węgrowie zajmującą się telekomunikacją, w tej się firmie pracował na takich stanowiskach jak zastępca głównego energetyka, główny mechanik i szef produkcji. Niestety przemiany lat 90. doprowadziły do zamknięcia firmy, w której pracował. Podjął tutaj decyzję, aby wjechać do Norwegii. Pracował tam na dużym gospodarstwie, gdzie przez półtora roku przyglądał się maszynom, jakie one dysponowało. Po powrocie do Polski cel był prosty. Utworzyć polską firmę produkującą polskie maszyny dla polskich rolników. Za zarobione pieniądze zakupił pierwsze obrobiarki oraz zainwestował w adaptację pomieszczeń. Oficjalnie firma została zarejestrowana w dniu 21 października 1992 roku. Pojawiły się wtedy pierwsze maszyny w ofercie firmy, a mowa to o obsypnikach do ziemniaków i kultywatora zawieszanych. Pierwsza edycja targów AgroKLC, na których spośród 80 marek znalazł się Bomet. Bomet od razu zobaczył zainteresowanie wśród rolników nową marką, dlatego też od roku 1997 stał się regularnym wystawcą na międzynarodowych targach Polagra w Poznaniu. Do oferty firmy dołączają nowe maszyny, agregaty uprawowe, bronie talerzowe, pługi ramowe oraz wały strunowe. Ciągły rozwój wymusza na firmie przeniesienie marki Bomet do Węgrowa, gdzie nowe miejsce pozwala na powstanie nowych hal produkcyjnych. Kolejne lata były skupione na dalszym rozwoju. Do produkcji z roku na rok dołączają nowe maszyny, które trafiają na polskie pola. Międzynarodowe targi w Hanowerze. Po raz pierwszy wzięła w nim udział firma Bomet, gdzie zaprezentowała swoje maszyny na arenie międzynarodowej. Uczestnictwo w targach było strzałem dziesiątkę dla firmy. Bomet zyskał nowych klientów na rynku międzynarodowym, dzięki czemu import wzrósł jednoznacznie. Kolejne lata to dalszy postęp i wprowadzenie do produkcji nowych maszyn. Marka Bomet osiąga produkcję liczącą około 10 tysięcy sztuk maszyn rocznie. Natomiast rekordowym rokiem stał się rok 2021, gdzie liczba wyprodukowanych maszyn przekroczyła 11 tysięcy. Na podstawie roku 2022 firma zajmuje ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 10 tysięcy metrów kwadratowych to hale produkcyjne, na których pracuje łącznie 140 pracowników. Jak już mamy omówioną historię marki, to warto też przedstawić ofertę maszyn, jakie możemy nabyć na swoje gospodarstwo. A więc oto szybkie przedstawienie wszystkich maszyn od firmy Bomet.